Cześć, z tej strony Smart Tester. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić pamięć RAM w komputerze All-in-One od Asusa. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak rozkręcić obudowę tego komputera, zajrzyjcie do mojego poprzedniego filmiku, do którego link znajdziecie w opisie. Aby dokonać wymiany RAMu, potrzebny nam będzie śrubokręt krzyżak ze średnim gwintem i najlepiej magnesem i dużą rączką, aby wygodniej z niego korzystać, oraz nowe kości pamięci RAM. Płyta główna obsługuje maksymalnie kości o taktowaniu 1600 MHz i jedyne, co może przyspieszyć działanie naszego komputera, to obniżenie opóźnień zegara. Maksymalnie możecie włożyć tam 16 GB w dwóch kościach. A więc bierzmy się do roboty! Aby wymienić RAM, musimy zdjąć zabezpieczenie płyty głównej. Aby tego dokonać, musimy odkręcić te wszystkie 9 śrubek, które przytrzymują to na miejscu. Jak widzicie, w moim przypadku tu i tu brakuje tych śrubek. Jest to pamiątka po wizycie tego komputera w autoryzowanym serwisie Asusa w Koszalinie. Jak widzicie, niestety nadal usługi serwisowe w naszym kraju nie stoją na najwyższym poziomie. Jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze serwisanci spartaczyli w tym urządzeniu, to piszcie w komentarzach. Ale teraz bierzmy się już za odkręcanie śrubek. Pamiętajcie o tym, aby wszystkie typy śrubek układać w różnych miejscach, aby przy ponownym montażu Wam się one nie pomyliły. Teraz jednak zdejmijmy już osłonę płyty głównej. Jak widzicie, tutaj przy złączach USB i HDMI dość mocno nam haczy. Jest to spowodowane tymi oto materiałowymi fragmentami, które utrudniają zdemontowanie tego elementu. Teraz możemy go już oczywiście odłożyć na bok. Aby wymienić kości pamięci RAM, pociągamy za te dwa małe elementy na zewnątrz, tak aby kość wyskoczyła. Wyjmujemy ją i odkładamy na bezpieczne miejsce. Analogicznie postępujemy z drugą kością. Jak pewnie zauważyliście, te banki pamięci RAM są znacząco mniejsze od normalnych. Jest tak dlatego, ponieważ jest to pamięć DDR3, SODIMM. Ja zaopatrzyłem się w dwie kości o pojemności 8 GB każda, taktowaniu 1600 MHz i opóźnieniach CL9. Ale bierzmy się już za wkładanie pamięci na miejsce. Wkładanie pamięci RAM zaczynamy w odwrotnej kolejności. Najpierw od tego slotu, który znajduje się na dole. Idealnie wpasowywujemy przedziałkę w złącze i dociskamy aż do charakterystycznego kliknięcia. Analogicznie postępujemy z drugą kością. Jak widzicie, wszystko pasuje idealnie. Po zakończeniu wymiany podzespołów na płycie głównej możecie ponownie zamontować jej osłonę. Zakładamy ją na płytę główną i delikatnie dociskamy, aby złącza USB oraz HDMI przeszły przez tą delikatną błonę. Teraz możemy ponownie przykręcić śrubki. Brawo! Właśnie unowocześniliście swój komputer. Skończone! Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać pod nim łapki w górę i wyrazić tego w komentarzu. Już niebawem na moim kanale pojawią się kolejne poradniki o podobnej tematyce. Dlatego też nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!